Dużo osób pyta mnie, jakiego sprzętu używam do fotografii ślubnej i w tym filmie postaram się odpowiedzieć na wszystkie te pytania. Cześć, ja jestem Paweł Słowik i jest mi niezmiernie miło, że oglądasz ten film. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, warto uczynić to właśnie teraz klikając przycisk subskrybuj pod filmem, aby nie przegapić kolejnych ciekawych filmów na moim kanale. Kliknij też ten magiczny dzwoneczek, który Cię będzie informował o nowych filmach na tym kanale. Warto też, żebyś dołączył do mnie na Instagramie. Słowiek inspiruje. Warto, tam publikuje bardzo fajne zdjęcia, czasem też jakieś backstage, e. czasem też pokazuje, jak edytuje zdjęcia swoimi presetami, które też serdecznie Ci polecam. Dobra, przejdźmy do naszego głównego tematu, czyli do fotografii ślubnej i czym ją fotografuję. Zacznijmy od przygotowań. Na przygotowania przeważnie Zjawiam się z całą torbą, w której mam swój sprzęt w większości, także mogę wybierać i dostosowywać sprzęt do tego, co potrzebuję, ale głównie na moim głównym body, czyli sony A7 Mark III, mam zapięty obiektyw 55 mm sony Zeiss 1,8, albo jeśli mamy troszkę cięższe warunki, czyli troszkę musimy szerzej fotografować, to Wtedy jako moje główny obiektyw, wykorzystuję 40 mm F2 z Zeiss Batis, bardzo fajny obiektyw, bardzo fajna ogniskowa, troszkę wężej niż 35 mm, plastyka bardziej zbliżona do 50 niż do 35, bardzo fajna ogniskowa, ja się zakochałem w tej ogniskowej i naprawdę polecam 40 mm 45 ewentualnie, ale. W tym obiektywie przekonało mnie to też, że jest obiektyw mega lekki, a po drugie świetnie pasuje do mojego drugiego obiektywu Zeiss Batis, ale o tym za chwilę. No dobra, czyli na głównym body mamy 55, albo tą 40, w zależności od sytuacji. Na drugim body, Sony A7 Mark II, mam zapięty obecnie obiektyw 17-28 od Tamrona, F2.8. Taka szersza ogniskowa którą mogę zrobić takie szersze kadry, które pokazują więcej przestrzeni, cały, cały pokój na przykład, gdzieś są przygotowania. Tym obiektywem też mogę sfotografować dom Panny Młodej z zewnątrz. Jakieś fajne takie wprowadzające kadry. Bardzo fajnie się do tego nadaje. Przeważnie staram się go używać w zakresie 28-24 mm. Staram się nie używać szerszych kątów, dlatego że Uważam, że wtedy te rogi nie najlepiej wychodzą i, i to, co pojawia się w rogach, no, troszkę jest rozciągnięte, troszkę jest takie, wiecie, zmieniona kształt tych obiektów i mi się to niezbyt podoba, także staram się trzymać tych 28-24 mm, czasami jeśli sytuacja tego wymaga, no, oczywiście korzystam z szerszych, ogniskowych, bo czemuż by nie. I jeśli już jesteśmy na tych przygotowaniach i zrobimy te takie podstawowe ujęcia, to. Staram się też zrobić troszkę takich bliższych klosapów yy, przygotowań panny młodej, jakichś detali, yy, powiedzmy makijażu, jakie jest robione takie delikatniejsze, bliższe portrety. I wtedy świetnie do tego sprawdza się mój Zeiss Batis 85 mm 1.8. Yy, bardzo fajny obiektyw. Yy, dlaczego Zeiss Batis? Yy, w momencie kiedy kupowałem system Sony było to w 2000 bodajże 14 roku, także już troszkę lat temu podczas zakupu pierwszego Sony A7 Mark 1 nie było innych obiektywów, także to był pierwsza 85 natywna do systemu sonego, Także tą 85 jeszcze trzymam. Jest naprawdę świetna. Podoba mi się to, jak ona wygląda, podoba mi się to, jak renderuje obrazek, a dodatkowo jest naprawdę fajna, lekka i całkiem kompaktowa jak na 85 mm. I świetnie się komponuje z moimi aparatami. No dobra, to mamy. I co dalej? Czasami jeszcze do takich zdjęć detali, kiedy potrzebuję zrobić na przykład zdjęcia obrączek, zdjęcia zaproszeń, jakieś tam takie detale makro bardziej, wtedy wykorzystuję swój stary, zasłużony już obiektyw Micro Nikor 60 mm F28. Jest to obiektyw makro Nikona który jeszcze wykorzystywałem za starych czasów, podczas kiedy fotografowałem jeszcze Nikonem, ale stwierdziłem, że do fotografii makro nie potrzebuję autofokusa, nie potrzebuję kupować nowego obiektywu, także zostawiłem sobie tą 60, bo jest naprawdę rewelacyjna. Dokupiłem sobie tylko przejściówkę z właśnie z Nikona na Sony E, i dzięki tej przejściówce mogę go zamocować do swojego soniaczka i w, oczywiście manualnie ustawiać sobie i Fotografować tym obiektywem, i myślę, że do fotografii takiej detali makro, kiedy tych zdjęć z całego dnia jest dosłownie kilka, ta 60 sprawdza się świetnie i w moim arsenale myślę, że zostanie na zawsze jako obiektyw makro. Co teraz? Dodatkowo, jeśli potrzebuję sobie coś odświetlić przy zdjęciach szczególnie makro, to używam dwóch lampek. Takiej małej, e, Man Whatever jaką byście nie kupili taką małą lampkę oby mogła sterować sobie balansem bieli kolorem ta lampka potrafi dużo potrafi kolory różne wyświetlać potrafi też wyświetlać różną przestrzeń barwną od chyba 3200 do nie pamiętam 6000 czy whatever balansu bieli także możecie ją sobie fajnie zbalansować i podświetlić jakiś detal na przykład delikatnie pierścionek, obrączki, co byście chcieli. Bardzo świetnie się do tego sprawdza. Czasem jeśli potrzebuję zrobić jakieś yy, fajne zdjęcia portretowe Panny Młodej, a światła nie mamy za dużo w pokoju, wtedy wykorzystuję moją magiczną lampkę. Jest to, zobaczmy co to był za model, to jest Yung Nuo YN362. Bardzo fajna lampka, taki miecz, którym możemy sobie naprawdę świetnie trzymając go samemu nawet podświetlić yy, Portret, jeśli go robimy, możemy też przekazać ten miecz komuś, żeby potrzymał nam fajnie z boku i świetnie się do takich rzeczy sprawdza. Jeśli chcemy też, właśnie jakieś zdjęcia makro robić, to też możemy go wykorzystać do delikatnego podświetlenia. Wtedy mamy jeszcze fajniejsze, takie delikatniejsze światło, bo ono jest dużo większe. Także świetnie się do tego spisuje. Dodatkowo z takich gadżetów, które wykorzystuję też na przygotowaniach, to są takie malutkie moje kryształki, różne pryzmaty. Takie różne pryzmaty ja sobie pokupywałem na Allegro. Różne jakieś koraliki, różnego rodzaju takie kryształowe przywieszki żyrandolowe, które świetnie się sprawdzają, żeby wykorzystać je tu przed obiektywem, zrobić takie fajne załamania, takie kryształowe, optyczne zniekształcenia na pierwszym planie, które naprawdę dodają nieraz fajnego klimatu do zdjęć bezpośrednio w aparacie. Oczywiście można to zrobić też potem w postprodukcji w Photoshopie. O tym już kilka filmów na moim kanale było, także też możecie sobie je zobaczyć. I to chyba zamykałoby nam główny ten pierwszy punkt, czyli przygotowania. Na przygotowaniach nie używam żadnych lamp. Staram się nie błyskać. Od kilku lat nie zdarzyło mi się wyciągnąć lampę na przygotowaniach. Jeśli już muszę coś doświetlić, wykorzystuję którąś z tych lamp LED. Ta jungnło spisuje się świetnie. Ewentualnie można ją nawet na statywie gdzieś postawić z boku, żeby doświetliła całe pomieszczenie delikatnie. Można ją odbić od ściany, żeby troszkę dodać światła do pokoju. I wolę takie światło stałe niż światło błyskowe. Dużo lepiej się to sprawdza, mi bynajmniej w fotografii. Po przygotowaniach, pora wybrać się do kościoła, czy ewentualnie właśnie na jakiś plenerowy ślub. I tutaj wykorzystuję już trzy aparaty. Kiedyś używałem jeszcze Sony A6000. Teraz już zrezygnowałem z Sony A6000. Jako trzeciego body używam mojego starego, zasłużonego Sony A7 Mark 1, który jest ze mną już od 2014 roku. I przeważnie na ten trzeci aparat wtedy zapinam sobie ten szeroki kąt Tamrona 1728. Dodatkowo na A7 II zapinam sobie wtedy 40. A na A7.3 7 zapinam sobie 85. I te trzy obiektywy zapełniają mi cały zakres, który potrzebuję. Nie potrzebuję więcej. Kiedyś używałem 7200, ale stwierdziłem, że po pierwsze jest to za duży obiektyw, za ciężki, a po trzecie aż tak bardzo go nie wykorzystuję. 85 mm, no maksymalnie 135, jest wystarczające. Także ja ograniczam się do tych 85 mm. I to mi wystarczy, jeśli potrzebuję coś przybliżyć, po prostu podchodzę. Nie ma w moim dniu pracy na ślubie takiego momentu, żebym nie mógł podejść bliżej, żeby nie wystarczyła mi 85 do wykonania fajnego kadru. Także na ceremonii trzy aparaty, dwa mam zapięte na szelkach Rebelist, i do tego trzeci, właśnie ten A7, wisi sobie na szyi. I to jest moje taki główny setup na ceremonię. Na ceremonii nigdy nie używam lampy błyskowej, nie używam oświetlenia innego, tylko oświetlenie za stanę. Nie zdarzyło mi się już od bardzo długiego czasu używać lamp błyskowych ani jakiegoś innego światła, ani to w kościele, ani to na jakiejś ceremonii plenerowej. Także nic takiego nie zabieram na takie zdjęcia, zostawiam sobie tylko te trzy obiektywy. Na trzech różnych body, także nie muszę nic podmieniać, mam je przywieszone na sobie i to wystarcza mi, żeby sfotografować perfekcyjnie całą ceremonię, ponieważ mam trzy różne fajne obiektywy, także mogę sobie robić zdjęcia. Pyk, biorę drugi, wszystkie trzy są włączone, także cały czas sobie żongluję tymi aparatami i szybko mogę w ten sposób wykonywać różne zdjęcia. Oczywiście czasem na ceremonii też używam tych moich zniekształceń optycznych tych różnych kryształków. Wtedy sobie dwa, trzy takie kryształki, które mi się najbardziej podobają, po prostu biorę do kieszeni, do spodni i podczas już samej ceremonii sobie je wykorzystuję, gdzieś tam przytykając do frontu obiektywu, żeby stworzyć takie fajne zniekształcenia optyczne. I to czasami się świetnie też sprawdza, ale nie w każdym kościele i nie w każdej sytuacji jest to aż tak fajne. No dobra, ceremonię mamy sfotografowaną, no i teraz yy, kolej na następne zdjęcia, czyli. Wesele. Na weselu zaczynam z takim samym setupem. Trzy aparaty, sam początek bynajmniej. Mam trzy aparaty na sobie. Przeważnie jest to jakieś powitanie pary młodej, jest to wejście pary młodej na salę. Wtedy fajnie mieć ten szeroki kadr. Robić go właśnie tym 17-28 obiektywem, przeważnie na 28 mm. Czasem też teraz już zacząłem robić na tych 17-20 mm jakieś takie zdjęcia. Wiecie, początkowe sali, jakiegoś fajnego ogrodu, fajnych właśnie takich szerszych planów, które robię. I one fajnie naprawdę też dodają do całości materiału. Potem zapięty mam ten drugi obiektyw, często jest to ta 55. Rzadziej 40, wolę 55. I jako trzeci obiektyw, to mam tą 85. Do takich bardzo bliskich kadrów, gdzie chcę złapać troszkę z dalszej odległości gości, gdzie chcę złapać tak niezauważalnie ludzi śmiejących się, wznoszących toasy na powitaniu, śpiewających. To jest bardzo fajne. myślę, obiektyw, właśnie do takiego fotografowania niezauważalnie ludzi. I to się świetnie sprawdza. Potem. Ten trzeci, trzecie body z szyi sobie z tym szerokim kątem odkładam już do torby. Zostają mi tylko dwa body i przeważnie na jednym mam piątkę. Ewentualnie zamieniam to na 40. Zejsbatis, zależnie od tego jakie zdjęcia robię, jak duża jest sala, i jak dużo jest ludzi na parkiecie, i jak bardzo mogę sobie odejść od tych gości albo nie odejść. Jeśli mamy bardzo gęsty parkiet, szczególnie po pierwszym tańcu, to często wiecie, trudno jest odejść dalej z tą nawet 55 piątką, bo jest dosyć gęsto, musimy być bliżej, a wtedy właśnie ta 40 świetnie się spisuje, ma fajną plastykę, prawie jak 50, ale nadal możemy być tyci, tyci bliżej. Na drugim body wtedy zapinam sobie oczywiście moje 17 28, żebym mógł w każdej chwili też złapać szerszy kadr. Jak widzę, że coś się dzieje, nie wiem, fajnie ludzie tańczą, zbierają się i potrzebuję troszkę szerszego kadru. Wtedy ten 1728, te 28 mm świetnie się spisuje, żeby złapać ten szerszy plan i fajnie to ująć. I dodatkowo, czego jeszcze nie powiedziałem, na sali 99,9% korzystam z lamp błyskowych. Pomijając. Oczywiście zdjęcia gdzieś za stołami, zdjęcia gości na dworzu, kiedy naturalnie łapię gości, wtedy oczywiście wszystko jest full natural, bez żadnych lamp błyskowych, ale na samym parkiecie mam ustawione przeważnie cztery lampy, od trzech do czterech lamp, w zależności od sali, w zależności od oświetlenia, które ma DJ, ale ostatnio coraz częściej skłaniam się do rozstawienia czterech lamp, mimo że i tak wszystkich lamp nie zawsze wykorzystuję non-stop. I w moim przypadku jest to system Godoxa. To samo jest w systemie na przykład Quadralight, bo to jest dokładnie kopia, tylko rebrandowana Godoxa. Także macie dokładnie te same lampy. Ja modele tych lamp oczywiście napiszę w filmie na dole. Ja używam głównie lamp Godoxa TT685S. To jest do Sonego. Mam takie trzy lampki i ponieważ te lampy mają tylko trzy grupy ABC, to żeby używać czterech lamp i móc sterować każdą, potrzebujemy lampy, która ma grupę jeszcze D. Stwierdziłem, że potrzebuję, aby mieć cztery grupy, dokupić lampę, która by miała właśnie grupę D. I ten tańszy model TT600, który oczywiście bardziej wam polecam. Ja, jeśli nie kupiłbym tych lamp TT685, w chwili obecnej na salę zakupiłbym cztery lampy TT600. One mają cztery grupy ABCD. Także spokojnie możecie ze sterownika, który macie na aparacie, sterować wszystkimi czterema grupami osobno. Możecie je włączać, wyłączać, tak jak sobie życzycie. I to jest dużo łatwiejsze i dużo fajniejsze dla Was, bo możecie sterować dosłownie każdą lampą, jej mocą i tym, czy ma teraz błysnąć, czy nie. Także te cztery lampy są teraz dla mnie głównym moim oświetleniem na sali. I one się świetnie sprawdzają. B4 mam cztery grupy. Dodatkowo mam jeszcze taką mniejszą lampę, którą czasami też używam do jakichś tam efektów specjalnych albo jaką piątą gdzieś wieszam, która wyzwala się z tymi lampami czasami. Wykorzystuję ją też na sankach, do jakichś tam zdjęć, ale to jest przykład jeden na milion, żebym lampę zapiął na sanki. Jeśli już fotografuję lampą, to trzymam ją w ręku. Zakładam sobie wtedy tutaj taki właśnie mydelniczkę delikatną i trzymając aparat tutaj z założonym wyzwalaczem, tą lampą mogę sobie sterować i światło mam delikatnie z boku, co też fajnie zmienia plastykę zdjęcia, bo jednak to światło nie świeci centralnie prosto, tylko z boku, a dodatkowo a według mnie mamy jeszcze tą możliwość sterowania tym światłem. Możemy światło dać lekko z góry, lekko z boku, z dołu troszkę, także jeśli nawet fotografujemy gdzieś w jakimś miejscu, na przykład ludzi tańczących w jakimś kółku, coś się dzieje fajnego w środku i wtedy nie mamy tych lamp rozstawionych czterech, a chcemy jakieś światło mieć, to świetnie lampa z ręki jest milion razy lepsza niż taka lampa założona tutaj na aparacie. Dużo mamy fajniejsze światło i większą możliwość kierowania tego światła wedle naszych potrzeb, szczególnie w bezluserkowcach, gdzie. No, możemy sobie wygiąć tutaj wyświetlacz fotografować dowolnie z wysokości jakiej chcemy sobie z góry, z dołu a tutaj osobno sobie sterować lampą, też jej położeniem jest to rewelacyjne możemy sobie robić zdjęcie na przykład z dołu a lampę mieć tutaj w tym miejscu świecąc z góry jest to bardzo fajna rzecz troszkę wyglądamy wtedy jak statua wolności z tą lampą, ale myślę, że zdjęcia, które wychodzą są naprawdę moim zdaniem, naprawdę tego warte Oczywiście na sali czasami zdarza się, że jest taki moment, że para młoda ma pomysł, żeby tort był, na przykład na zewnątrz, albo w ostatniej chwili się dowiadujecie, że tort wyjeżdża na zewnątrz, i wtedy e, albo pozostaje wam zabrać sobie lampę błyskową, założyć ją na sanki, czy trzymać ją w ręku i błyskać, ale ja od tego odszedłem w momencie, kiedy zakupiłem sobie tą lampę i zabieram ją po prostu. Włączam sobie wtedy tak samo jak wcześniej z tą lampą błyskową. Trzymam ją sobie w ręku i ewentualnie sterując mocą tej lampy, mogę sobie doświetlać kadr z boku wedle własnego potrzeby, własnej potrzeby, takiej mocy, jak potrzebuję. I w momencie kiedy to chcę. Jeśli nie chcę tej lampy, wyłączam ją, robię zdjęcia, dopóki na przykład. Palą mi się te racę w torcie jakieś świeczki, wtedy mam wystarczająco światła. Podwijam sobie ISO powiedzmy na 2000, 1500 czy 3200, w zależności od tego, jak dużo tego światła mamy. A w momencie, kiedy te race przestają się palić, a jesteśmy na dworzu i nie ma innego oświetlenia, to jesteśmy w czarnej, no wiecie gdzie. I wtedy potrzebujemy czymś świecić. Lampa błyskowa dla mnie jest za bardzo wulgarna w takim momencie. Po pierwsze, po drugie, używając lampy błyskowej. Zawsze macie problem z autofokusem w totalnej ciemności, a używając leda sami sobie podświetlacie nasz obiekt, także autofokus działa normalnie, bardzo szybko, także to jest świetne rozwiązanie, a dodatkowo z takim ledem możecie go dać gościom. To jest tak łatwe, bo goście widzą światło. Także ja czasem jak już idę do właśnie na krojenie takiego tortu gdzieś na zewnątrz, zdarza mi się, że przekazuję jakiejś miłej pani albo panowi, z którym gdzieś łapię taki fajny kontakt wzrokowy. Tą lampę w momencie, kiedy jeszcze się ten tor nie rozświetla, daję mu i pokazuję mu, jak się zmienia moc, i on mi to ustawia i kieruje to światło na młodych, i wtedy mamy bardzo fajne boczne światło, możemy sobie je wykreować sami, i naprawdę świetnie, świetnie to wygląda. No i to chyba byłoby, szczerze mówiąc, tyle, jeśli chodzi o takie właśnie zdjęcia na sali weselnej. Oczywiście, jeśli fotografujecie lampami na sali, no to trzeba gdzieś te lampy postawić, jakoś je przyczepić. Ja do tego, boże, zawsze ze sobą cztery statywy, takie duże statywy, które sięgają na bodajże 260, czyli 260 cm, dosyć wysoko da się je postawić. Te lampy sobie mocuję po prostu przez tą stopkę na koniec, mogę sobie ją regulować dosłownie, jak mam sobie ustawić. Wtedy w łatwy sposób mamy tą lampę wysoko ustawioną, mamy swoje statywy, co powoduje, że nie jesteśmy jakoś zależni od tego, czy gdzieś możemy lampę przymocować czy nie. Ale dodatkowo boże też ze sobą takie mocowania do lamp. Różne znajdziecie w internecie. Ja znalazłem ostatnio takie fajne mocowanie, które ma takie tutaj przykręcane mocowanie z gumami, które fajnie przyczepia się do wszystkich rurek, do wszystkich poręczy, do różnych żrandoli, do wszystkiego możecie to przykręcić. A dodatkowo z drugiej strony macie takie fajne ramię, które Przykręcacie lampę i możecie sobie ją wysterować, przypiąć dosłownie wedle własnego uznania i skierować ją gdzie chcecie. To jest fajne na salach, gdzie macie jakieś możliwości przykręcenia lamp, bo zawsze lepiej przykręcić taką lampę na jakiejś sporej wysokości, gdzie nie ma żadnych rzeczy na ziemi, statywów nie stoją, gdzie taki statyw może przewrócić jakiś tańczący gość na sali. Także to jest dużo bezpieczniejsze ale warto mieć statywy, bo są sale, na których po prostu są czyste ściany, no i do ściany trudno przyczepić gdzieś lampę, albo są jak jakieś randole, no na tyle słabe, na tyle wątłe, że przyczepienie do nich lampy mogłoby spowodować, że coś urwiecie, także tego też nie polecam. Także myślę, że warto mieć statywy, a dodatkowo takie mocowania, które będziecie czasem mogli też zamiennie wykorzystać, jeśli taka okazja się nadarzy. I to by nam zamykało temat mocowania tych lamp. Ostatnia rzecz, która nam została, to jest wyzwalanie tych lamp. Ja używam też oczywiście wyzwalaczy Godoxa. Są to X Pro modele. One najfajniej się sprawdzają. Mamy najłatwiejszy dostęp do jakby sterowania wszystkimi lampami. Najszybciej, najłatwiej widzimy wszystkie dane i ustawienia. Także jeśli macie taki budżet, to zalecam takie od razu zakupić. Nie kupować innych modeli, bo to jest naprawdę najlepsze, co możecie kupić. Oczywiście wcześniej używałem też i oczywiście nadal używam, jeśli są te momenty, że fotografuję na trzy aparaty, to potrzebuję też na trzecim mieć wyzwalacz, bo nie przekładam tych wyzwalaczy pomiędzy, bo no, to jest strata czasu. Zawsze może coś pójść nie tak i wtedy no, te 10 sekund, 15 stracone może być momentem, kiedy straciliśmy fajny kadr. To używam też Godox X1T, taki nadajnik mniejszy, z mniejszym wyświetlaczem troszkę to trudniej działa przełączanie, szczególnie przy czterech grupach. Tu na wyświetlaczu wyświetlają się na raz tylko trzy grupy, także musimy przewijać, klikać, potwierdzać. Także to jest dużo wolniejszy system przełączania tych mocy. No Jeśli robimy sesję to mamy czas, możemy sobie zregulować z tego moc i dużo to jest łatwiejsze, ale jeśli pracujemy tak jak ja na cztery lampy, a często pracują tylko dwie, błyskają, i często przemieszczam się, że na przykład włączam sobie A i C, albo D i B, i albo jeszcze inaczej sobie je miksuję, no to dużo łatwiej i szybciej na tych X-Pro jest Wam przełączać te grupy i włączać i wyłączać je, sterować nimi wszystkimi na raz na przykład, jeśli chcecie zwiększyć moc nagle. Także proponuję po prostu, jeśli kupujecie ten system, to od razu kupić sobie na początek nawet tylko jeden ten X-Pro, a potem dokupić drugi, jeśli potrzebujecie na, na przykład drugie body. Jeśli tak fotografujecie jak ja, jeśli fotografujecie tylko na jeden aparat, wtedy nie ma problemu. Od razu biorę X Pro i najbardziej on się Wam sprawdzi. Dodatkowo w dniu ślubu zawsze mam za sobą w samochodzie jeszcze jakiś softbox. Przeważnie włożę taką 70 cm fajną składaną oktę oraz mam zawsze jedną, dwie parasolki takie, wiecie, przepuszczalne, białe parasolki. Które w razie jakbym potrzebował zrobić jakąś sesję rodzinną, zdjęcia z gośćmi. Pary młodej albo same zdjęcia pary młodej, a światło byłoby już nie takie, jakbym chciał, albo musiałbym je jakoś kreować. Na przykład robił fajne po zachodzie zdjęcia i chciałbym parę młodej doświetlić. Wtedy no, mogę wykorzystać tę lampę Jumknuo, ale czasem wolę wykorzystać jakąś lampę błyskową i do tego dodać jakiś softbox albo właśnie taką parasolkę dużą 110 cm. Wtedy mamy fajne, delikatne światło. No, szczególnie e, takie dwa statywy, skoro już je mamy na sali, e, możemy sobie postawić do zdjęć grupowych dwie lampy, dwa statywy i dwie parasolki. Wtedy mamy mega fajne światło do fajnych zdjęć grupowych, że te zdjęcia wychodzą. Prosto z aparatu, nie musimy ich nic dotykać. Wszystko jest pięknie naświetlone, jeśli oczywiście dobrze zrobimy zdjęcie. Także jeszcze do tego, co tu widzicie, polecam jakiś softbox, ewentualnie dużo taniej, e, oczywiście jakąś parasolkę zabrać ze sobą e, i wtedy taka parasolka przepuszczalna, ta biała, najbardziej i najtaniej będzie mogła Wam pomóc przy takich zdjęciach jakichś rodzinnych. Plenerze, albo jak nawet robicie zdjęcia na sali rodzinne, no to fajnie tych młodych doświetlić. I, I dużo fajniej, jeśli są takie zdjęcia bardziej pozowane, doświetlić ich takim większym źródłem światła, kiedy to światło jest dużo delikatniejsze i przyjemniejsze na samej twarzy. No bo podczas jakby fotografowania tańców ta lampa jest tak skierowana i nie zakładam żadnych rozpraszaczy na nią. Chcę, żeby to światło było skierowane dosyć takie ostre, i to mi się bardzo podoba. I takie efekty lubię, także nie stosuję żadnych rozpraszaczy do samych tańców, ale do zdjęć takich pozowanych do sesji pary młodej czy sesji z gośćmi. Oczywiście jak najbardziej jakąś parasolkę albo softbox, polecam i używam. Skoro dzień ślubu mamy za sobą, pozostała sesja plenerowa innego dnia. No i tu, w zależności od tego, gdzie te zdjęcia robimy i jakie są to zdjęcia, możecie różne obiektywy sobie dobrać. Ja głównie zabieram ze za sobą dwa body, by mieć zawsze jedną główną, body, które robię zdjęcia, oraz to drugie, w którym mogę robić jakieś takie kadry bardziej szalone, eksperymentować, a nie w tym czasie przemieniać obiektywu, tylko szybko sobie robić coś fajnego, jeszcze innego. Jak to wygląda u mnie przeważnie? Przeważnie a 7 III, tu sobie zakładam 85, to jest mój ulubiony obiektyw do plenerów, albo ewentualnie 40, 55. Jeśli robi jakieś szersze kadry, ale załóżmy, że to jest przeważnie ta 85. I to jest mój główny taki koń plenerowy, tak? Ta 85 robi pewnie 90 zdjęć plenerowych, jeśli tylko może. To jest mój główny obiektyw. Czasami są miejsca, w których 55 się świetniej spisuje. Jeśli naprawdę, powiedzmy, robię sesję gdzieś za granicą, gdzie no, jedziemy tam też pokazać to, gdzie jesteśmy. Wtedy, jeśli miałbym użyć 85, to będzie to bardzo rzadko, a wtedy częściej użyję 55, 40 na przykład, bo chcę wtedy troszkę robić delikatnie szersze kadry. Chcę troszkę więcej pokazać tych młodych, nadal mieć fajną plastykę z tej 55, czy 40, ale pokazać troszkę szerszy kadr, troszkę więcej tej przestrzeni, na przykład w Paryżu. Czy, czy nie wiem, w Londynie jak jesteście, chcecie troszkę więcej pokazać, jak pojedziecie w góry, też chcecie troszkę więcej pokazać, to tam też częściej wykorzystacie na przykład jakiś 28-17 do takich kadrów 28 mm szerszych, ale taki standardowy plener jak robię u siebie na przykład w Puszczy Kampinoskiej to 85 to jest ten obiektyw, który od A do Z na sesji jest głównym obiektywem i on się świetnie spisuje. Dodatkowo Oprócz tych obiektywów, o których już wspomniałem, używam takich swoich manualnych, specjalnych szkiełek, które zakładam wtedy właśnie na to drugie body. Mój główny taki zabawowy obiektyw to jest 35 mm Nikona F2, bardzo fajny obiektyw. Ten obiektyw pozostał mi jeszcze z czasów, kiedy fotografowałem Nikonem. Ja do niego zakupiłem sobie taką przejściówkę Tilt, ją można tutaj po prostu rozkręcić i wtedy ten obiektyw sobie założony można przekręcać na boki i łamać tą głębie ostrości, tą głębię, którą widzimy, i jak ten obiektyw fotografuje, bardzo fajne to efekty robi. Ja mam tę przejściówkę Lens Baby Tilt Transformer, to się nazywa, to już od wielu lat nie jest sprzedawane. Ja to zakupiłem już jakiś czas temu na eBayu. Teraz są jeszcze inne przejściówki, właśnie takie z funkcją Tilt, które naprawdę polecam. Szczególnie takie, do których może się podpiąć stare jakieś obiektywy Nikona. Ja tu przeważnie mam 35, bo ta ogniskowa według mnie jest świetna, właśnie do funkcji Tilt. Ma trochę głębiej i jest dosyć szeroka, ale no nie jest za wąska. Myślę, że 50, czy 80, czy 60 nawet jakbym założył Nikona to nie jest taki fajny efekt. Znaczy do pojedynczych zdjęć może tak, ale ja lubię szersze kadry Steel i myślę, że ta 35 do tego się świetnie nadaje. Także to jest jeden z moich ulubionych takich obiektywów dających jakieś takie efekty specjalne. Dodatkowo też zabieram inne jeszcze manualne obiektywy do zabawy, na przykład tego Heliosa 58 mm F2. On mega fajnie pracuje pod światło, ma mega duże flary. Coś, czego nie spotkamy na nowych, nowoczesnych obiektywach. To jest naprawdę fajny obiektyw. Mam tutaj też kilka fajnych szkiełek Nikona: to jest na przykład 105. Bardzo fajny obiektyw, 105mm 5. Bardzo fajnie robi zdjęcia. Tutaj mam 135, bardzo starą. To jest naprawdę mega stary obiektyw. Made in Japan, nie jakieś tam, wiecie, plastikowe chińskie szkiełko. Tylko naprawdę porządny obiektyw. Bardzo fajna plastyka. Bardzo fajnie się też nim fotografuje. No i dodatkowo mam tutaj takie szkiełko Canona. To jest Canon FD 50 mm F1.4. Bardzo fajny obiektyw, bardzo ma fajną plastykę. Jego też czasami używam. No i taki mój troszkę obiektyw bardziej specjalny do takich bliższych portretów pary młodej. To jest Pentakon 200 mm f4. Bardzo fajny. On ma bodajże z tego co pamiętam 16 listków przysłony. Naprawdę bardzo, fajną. Ma bardzo fajne rozmycie. Szczególnie jak go delikatnie nawet przymkniemy. Bardzo fajnie się nim fotografuje, takie dalsze kadry, jak chcemy złapać młodych. To naprawdę świetnie tym się robi zdjęcia. No i fajnie się go podpina właśnie do aparatu, który ma stabilizację, bo jednak ostrzenie na 200 mm to jest bardzo trudne, szczególnie jeśli matryca nie ma stabilizacji. Jeśli mamy tą stabilizację, tak jak w tych moich aparatach, to naprawdę jest to dosyć przyjemne, dosyć fajne. Teraz jeśli chodzi o plenery, to w 80% raczej nie używam lampy błyskowej. Czasami, jeśli są to plenery powiedzmy o wczesnym zmierzchu, o jakby wschodzie na przykład też, gdzie potrzebuję delikatnie tylko na przykład doświetlić parę młodą, wtedy znowuż wykorzystuję tą lampkę Jungnuo, tego led żeby delikatnie gdzieś tylko doświetlić młodych, on się świetnie spisze. Nawet możemy go tutaj wpiąć sobie do statywu i postawić naprawdę takie delikatne światło. Jeśli robimy na przykład jakąś sesję narzeczeńską wieczorem na mieście, nie musimy też mieć lampy błyskowej, wystarczy taka mała lampka jumnowa. Ona świetnie się do tego spisze, żeby delikatnie doświetlić te twarze i będzie to naprawdę fajne narzędzie. Jeśli nie, to wykorzystuję wtedy te moje lampki reporterskie. Przeważnie taką jedną TT685 zabieram sobie i do tego jakiś softboxik mały albo parasolkę, tą właśnie przezroczystą parasolkę, taką przez którą wtedy mam takie miękkie światło, powiedzmy lamp, 110 cm, parasolkę użyjemy, mamy bardzo fajne miękkie światło i taka lampka nam spokojnie da radę. Raczej nie używam lamp w dzień, jeśli miałbym używać to mam wtedy lampy mocniejsze reportera, mam dwie dwusetki, które po połączeniu dają 400 watosekund, wtedy mogę sobie spokojnie użyć mocniejsze światło, ale raczej nie robię w takich warunkach, żebym aż takie lampy potrzebował, a znowuż wieczorem ta duża moc jest tylko przeszkodą, bo po prostu te lampy ciągle trzeba skręcać na minimum, a to i tak czasem okazuje się, że to jest za dużo światła, niż byśmy chcieli. Także myślę, że taka lampka jedna czy dwie na plener, jeśli chcemy to wystarczą. Czasem, e, jeśli plener wypada w taki dzień, że nie ma dużo słońca, a chcemy troszkę tego słońca, troszkę ciepła mieć, bo taki mieliśmy zamysł, to wtedy możemy wykorzystać dwie lampki. Jedną, jako główną, z parasolką na pierwszym planie sobie doświetlamy twarze, a drugą wtedy z założonym na przykład jakimś żółtym żelkiem, takim ocieplającym. To światło możemy dać na kontrę z tyłu wtedy otrzymamy takie wiecie fajne żółte światło padające od tyłu na młodych i to nam fajnie ociepli kadr i spowoduje, że będzie to wyglądało jakbyśmy mieli jakieś takie padające od tyłu słońce. I to myślę, że z grubsza zamyka nam sesję plenerową. No i podsumować możemy już ten odcinek sprzętu, który używam. Jak widać jest tu tego troszkę, ale... Jeśli miałbym to zamknąć do takiego minimum minimum, na który jak pójdę na wesele, zrobię świetne zdjęcia, zrobię świetny plener, nie będę niczego żałował, to jest to. Sony A7 Mark III i Zeiss Sony 55mm f1.8. Ten aparat to body, jestem w stanie zrobić cały dzień ślubu. W 90% przypadków nie potrzebowałbym innego nic po moich wielu latach doświadczenia z tym obiektywem od 2000 bodajże 14 roku już mam ten obiektyw wiem że jestem w stanie zrobić cały ślub i cały plener tym jednym obiektywem nie byłbym w stanie tego zrobić jakimś szerszym obiektywem na przykład 35 mm nie uważam że 35 mm to jest dobry obiektyw do robienia szczególnie portretów szczególnie takich bliższych ujęć twarzy można ale dla mnie, ja widzę, że to jest 35 mm, nie podobają mi się te twarze do końca, szczególnie portrety robione na ogniskowej 35, wolę 55, dla mnie ono jest bardziej uniwersalne jeśli miałbym oprócz tej 55, to dokupiłbym sobie jakiegoś szerszego zooma albo taki jak ten 28-17 albo na przykład wcześniej posiadałem obiektyw Sonego 28 mm f2, który jest rewelacyjny, mały lekki Robi naprawdę fajne zdjęcia, i wtedy jako uzupełnienie szerszy kadr, czyli 28 mm F2, dosyć fajny, tani obiektyw, i do tego ta 55 albo jakaś 50 na przykład samego F18, i mamy naprawdę świetny zestaw, żeby zrobić zdjęcia ślubne. No Oczywiście nie obędziemy się bez lamp, szczególnie na sali. Uważam, że jednak te lampy przydają się, chociaż jedna żeby ją mieć i móc sterować ją z ręki z fajnym jakimś na przykład rozpraszaczem na wierzchu, żeby to światło troszkę może zmniejszyć i byłoby to spoko. Czyli prawda, jedno body to troszkę mało, czyli jeszcze jakiś zapas. I wtedy takie dwa body i te dwa obiektywy plus jakieś lampki, dwie z wyzwalaczem i mamy taki minimalny zestaw, w którym jesteśmy w stanie zrobić od A do Z. Cały ślub, cały plener. Bynajmniej ja bym był w stanie. I tak czasami by się wydało, że więcej obiektywów nie używam, jeśli nie będę na siłę próbował używać innych obiektywów innych ogniskowych, także te dwie by mi w zupełności wystarczyły. Kochani, mam nadzieję, że ten e, przydługawy, gadany film, w którym pokazuję, czym fotografuję na ślubach, was nie zanudził, że coś z tego wyniesiecie, że. Moja wiedza, którą przez wiele lat zbierałem, i te obiektywy, które przez jakiś czas wymieniałem, wymieniłem system z Nikona na Sonego jakiś czas temu. Że ta wiedza Wam się przyda. Jeśli będziecie mieli jakieś pytania, swoje uwagi odnośnie tego sprzętu, który używam na, na weselach, piszcie w komentarzu. Jeśli macie jakieś swoje przemyślenia, co uważacie, że inaczej byście zrobili, albo co inaczej robicie, albo macie inne ulubione swoje szkiełka, to też piszcie o tym. I moje ulubione Sony 55. To jest moje ulubione szkiełka, jakby ktoś pytał. Napiszcie swoje ulubione szkiełka, jakie zabralibyście na dzień ślubu. Jeśli moglibyście pójść tylko z jednym body i z jednym obiektywem. Jaki by to był obiektyw i jakie by to było body? Powiedzmy. Chociaż body myślę, że jest mniej istotne w współczesnych czasach, bo raczej większość aparatów ma dosyć uczywalny ISO do wysokości 300, a myślę, że. Większe ISO przy takim obiektywie 1.8 nie jest nam potrzebne w dniu ślubu. Bynajmniej ja rzadko używam. Także ja na ślub z 55, ewentualnie 50, mogę iść i zrobić cały ślub od A do Z. A z czym Wy moglibyście pójść na ślub, jeśli tylko mielibyście wybrać jeden obiektyw? Napiszcie w komentarzu. Dzięki, kochani, do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.